6 reprezentacji szkół średnich wzięło udział w turnieju siatkarskim Licealiada. Były to jednocześnie młodzieżowe mistrzostwa powiatu kołobrzeskiego. Od wielu lat siatkówka w Kołobrzegu wśród młodzieży jest dosyć popularną dyscypliną. Świadczy o tym choćby to, że zawodników w OPP jest blisko 400, licząc wszystkie kategorie. Jest to chyba spora rzesza. Wiadomo, że piramida buduje się, że najwięcej jest młodzieży w szkołach podstawowych, pierwszych klasach, drugich. Stopniowo coraz jest ich mniej, no ale na poziomie juniora, czyli w wieku 18-19 lat, dalej jest to grupa około 15 zawodników rozmieszczonych w różnych szkołach. Mówię, w każdej szkole jest jakiś zawodnik, ale najwięcej w tych dwóch jest ulokowanych. Spośród kołobrzeskich szkół najwyższy poziom sportowy prezentują uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i Zespołu Szkół imienia Henryka Sienkiewicza. W dużej mierze zainteresowani. Oni przychodzą do szkoły też często po to, żeby dodatkowo grać w siatkówkę. Najwięcej właśnie tych spoza powiatu przychodzących do szkół średnich, do Kołobrzegu trafia albo do naszej szkoły, albo do Zespołu Szkół imieniem Sienkiewicza, z tego tytułu też, że są internaty, mają gdzie mieszkać i gdzie grać. Tak? Bo i u nas w szkole, i w tej drugiej również odbywają się dodatkowe zajęcia z piłki siatkowej. Na boisku trwa zacięta rywalizacja i nie ma się co dziwić, bo wielu siatkarzy traktuje tę dyscyplinę bardzo poważnie. No, bardzo ciekawy sport, przede wszystkim głowa gra ważną rolę. Dużo aspektów trzeba widzieć po prostu, co się dzieje na bieżąco i analizować. Dużo zabawy na pewno. Mogę na zawody jeździć, to jest też bardzo fajnym plusem. No i tą rywalizację taką i osiągnięcia sportowe, co mnie bardzo cieszy. No i uwielbiam uprawiać sport, a siatkówka to jest całe moje życie. Zwycięzca powiatowej licealiady automatycznie awansuje do rozgrywek regionalnych.